Drodzy Państwo, od wczoraj w kinach w Polsce możemy oglądać komedię pod tytułem Na Twoim Miejscu, o tak zwanej nieoczekiwanej zamianie miejsc. Chodzi o to, że twórcy opowiadają o tym, co się stanie, gdy pewnego dnia, nagle i niespodziewanie, Deus ex machina. Dosyć niespodziewanie. No właśnie, obudzimy się w ciele partnera lub partnerki. Jakie wynikają z tego komplikacje i jaka pojawia się wtedy perspektywa spojrzenia na tę drugą osobę. Bardzo interesujący, wielokrotnie eksploatowany przez kino pomysł fabularny. Wiele ciekawych zwrotów akcji i fajne perypetie głównych bohaterów. Główni bohaterowie to Paulina Gałązka i Miron Jagniewski, ale w naszym studiu Magdalena Lamparska i Michał Czernecki, którzy wcierają się w kluczowe, drugoplanowe postacie w tej opowieści. Dzień dobry, witamy. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, no, oczywiście to, co Andrzej opowiada, to jest komedia. Powiedzielibyśmy temat raczej łatwy, ale niezbyt przyjemny. A pod płaszczykiem tych wszystkich historii jednak kryje się bardzo poważna historia. Tak? I można przemycić wiele bardzo ważnych tematów społecznych. Magda, bo no, ty rzeczywiście zdecydowałaś się na przyjęcie swojej roli właśnie z tego powodu, że możesz coś opowiedzieć, jeżeli chodzi o stereotypy i o równouprawnienie. Tak, bardzo mnie interesował stereotyp postaci, którą porusza Edyta, którą gram. Jest ona szefową marketingu. Pracuje w świecie męskim i nie do końca jest traktowana poważnie, pomimo swoich kompetencji i wykształcenia. Dwóch fakultetów dlatego, że, MBA, dokładnie, znajomość dlatego, że jest języka po prostu ładna. I przez to, że to się często powtarza, to się po prostu powtarza, ona zaczyna w to wierzyć. I dopóki Krzysiek nie przychodzi zmieniony, czyli jest Kaśką, ona dzięki tej zamianie zaczyna patrzeć na siebie w inny sposób i można powiedzieć, że ta zamiana jest dla jej postaci na korzyść. Ona zaczyna w siebie wierzyć i podejmuje działania w tym kierunku. Ale dopiero wtedy, kiedy Krzysiek jako Kasia, znaczy w ciele Krzyśka, ale z osobowością Kasi, zacznie zwracać jej, Edycie, uwagę na pewne niedociągnięcia i niuanse oraz cechy i działania, które podejmuje szef Andrzejek, tak? Szef agencji Andrzej. To ty. Scenarzyści go opisali w taki sposób. Mnie się to zdanie bardzo podoba. To jest, że Andrzej tak długo wspinał się po szczeblach kariery, że osiągnął szczyt swojej niekompetencji. I to jest, moim zdaniem, więcej nie potrzeba mówić na temat tego faceta, bo to jest taki gość. To znaczy, rzeczywiście żyjący w ciągłym lęku przed tym, że pojawi się ktoś inny i go stamtąd wygryzie, rekompensujący sobie swoje braki, swojej własnej wartości kosztem innych ludzi, no nie chcieliby państwo mieć takiego szefa na 100%. Kurczę, to taki bardzo negatywny charakter. Nie miałeś wątpliwości przed przyjęciem takiej roli? No, nie, bo to jest jednak, znaczy, komediowość jego, ja miałem obawy, dzisiaj rozmawialiśmy o tym z Magdą przed nagraniem, ja miałem obawy, czy nie przesadziłem, to znaczy, że, czy nie przesadziłem, bo ta postać jest chyba ze wszystkich najbardziej jednoznacznie komediowa. To prawda. I miałem wrażenie, momentami oglądałem, czy nie za dużo tego jest, ale w gruncie rzeczy to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, Andrzej, dlatego, że gdyby ta postać była jakby obrana z tych wszystkich komediowych walorów, to byłoby z kolei za ciężko, bo to są ciężkie rzeczy tak naprawdę, które tam, ciężki kaliber rzeczy, które tam Andrzej wrzuca do tej historii. To jest hamulcowy główny, że tak powiem. A no właśnie, słuchajcie, bo mówimy o komedii, tak? Tak, to rzeczywiście jest fajna opowieść, wartko się toczy, świetnie grana, dużo się śmiejemy, ale prawda jest taka, że to jest naprawdę poważny temat. Jak wam się wydaje, czy tego typu zabiegi, tego typu filmy są w stanie rzeczywiście pchnąć sprawę naprzód i realnie przyczynić się do jakiejś zmiany, jeśli chodzi o myślenie, postrzeganie stereotypowe płci? Czyli co mogą wynieść nasi widzowie? Moim zdaniem ten film ma sprawić, że trochę spojrzymy na naszego partnera, partnerkę, nie w sposób swojej narracji, którą my obejmujemy. To znaczy, że myślimy, o, ja mam gorzej niż ktoś. Każdy z nas jest w jakichś relacjach i ten film ma na celu, żeby spojrzeć na to szerzej i może gdzieś utożsamić się z myśleniem drugiej strony, która jest dosyć odmienna od naszej. Uważam, że ten film na pewno otwiera nas na empatię. Spędzimy miły czas w kinie, ale też mam nadzieję, że wyjdziemy z jakąś refleksją i może znajdziemy w tych bohaterach gdzieś siebie. Tak, mi ten film przypomina taki dobrze skrojony garnitur, jeśli chodzi o Miąski Styl Libero, ale troszkę przyciasny tutaj pod pachami, że coś tam jednak gniecie. Fajnie jest, fajnie się ogląda, ale coś gniecie. Ale to będzie otwarcie, otwarcie tego filmu jest takie, że no, ja byłem zaskoczony, że jest tak długo, tak poważnie.
prawda? Nie? No właśnie, to jest, przepraszam. W ogóle się nie ma takiego wrażenia, że zaczynamy na terapii par. Mm-hmm. Prawda? No tak. Główny bohater i bohaterka są fajnym małżeństwem, ale są na terapii par. No i w ogóle ciężar tej opowieści na początku jest zgoła zupełnie niekomediowy. Nie? Mm-hmm. I potem na szczęście się okazuje, że to się potem trochę... Tak. Ale to nigdy... To mówił też Antonio na premierze, że reżyser, że nigdy tam ciężar nie przeniósł się na szczęście ani w gagi, ani w, wiecie, w taką komediowość dla samej komediowości, że ona raczej wynika z perypetii i z tego, że ktoś się z czymś tam mierzy, niż tak z tego, że to ma być tylko śmieszne. Ja myślę, że ten film jest bardzo potrzebny, wiecie? Bo toczy się cały czas nierówna walka, prawda? Kobiety mają cały czas pretensje, że za mało mogą, za mało zarabiają, że rzeczywiście nierówności mamy na każdym kroku niemalże. Z drugiej strony mężczyźni też mają swoje... Nam też nie jest łatwo. Więc być może warto się zobaczyć w innych rolach. Warto się usłyszeć swoje argumenty po to, żeby spojrzeć... Tak. Nie przeceniałbym tej misyjnej, że tak powiem, funkcji tego filmu, bo to jest tylko rozrywka. Jasne. Ale jak tam się jakiś gram pojawi, refleksji po sensie, no to już jest coś. Uważam, że to jest bardzo duża wartość tego filmu, bo już jesteśmy oczywiście po premierze, więc też rozmawialiśmy z widzami. I widzowie są w szoku, że to jest taki dobry film, po pierwsze. A po drugie, że nie dostajesz wyłącznie tej zabawy i rozrywki, po którą idziemy do kina i nie ma nic z tym złego. Ale również tę nutę refleksji, która moim zdaniem jest dużą siłą tego projektu. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Słuchajcie, okazuje się, że oto film doskonały, prawda? I uczy, i bawi.